Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. A dzisiaj będziemy rozmawiać o szczęściu. Zapraszam do oglądania. O tak, dobra. Czyli teraz mogę już tak bardziej na poważnie. W sensie, że w sumie oglądamy tyle ludzi. Nie powinienem nadwyrężać niczyjego czasu. Także jak być szczęśliwym człowiekiem? Wpadł mi do głowy taki pomysł, aby nagrać wideo o szczęściu. Kiedyś już nagrywałem materiały o szczęściu, ale nigdy w swoim życiu nie nagrywałem materiału o tak szerokim spektrum zrozumienia szczęścia oraz tak głębokim zrozumieniu tego, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem, dla mnie samego, że pomyślałem, że czas nagrać kolejne wideo, które będzie dużo bardziej. Dojrzalsze, dużo bogatsze i mam taką nadzieję, że wniesie szczęście również i do Waszego życia, bo czymże jest nasze szczęście, jak nie czymś, co wszyscy razem dzielimy? I myślę, że to będzie bardzo ważny punkt w tym nagraniu, do którego przejdę za chwilę, ale już teraz chcę Wam powiedzieć, że. Dla mnie osobiście głównym celem szczęścia jest się dzielić. Jak ty jesteś szczęśliwy, to z większą ochotą, i z większą miłością, i z większą radością, i z większym zapałem, entuzjazmem, bezwarunkowością dzielisz to szczęście z innymi ludźmi. I to jest niesamowite uczucie. Gdy sam ze sobą jesteś szczęśliwy, możesz to szczęście ofiarować innym ludziom, ale jak sam jesteś nieszczęśliwy, jesteś w nastroju depresyjnym, nihilistycznym. Złościsz się, jesteś sfrustrowany, no to nie masz czym się tak na dobrą sprawę podzielić z drugim człowiekiem. Wiecie, bardzo często ludzie wyrastają z takiego przekonania, wyrastają albo sami się gdzieś tego uczą, może sami gdzieś w życiu zostaną zranieni albo dotknięci i mają takie poczucie, że nie zasługują na szczęście, albo że inni ludzie są źli, albo że inni ludzie są samolubni i w zasadzie. Szczęścia nie ma, szczęście nie istnieje, szczęście jest tylko i wyłącznie jakąś utopią, jakimś ideałem do osiągnięcia. Ale na dobrą sprawę nikt z nas nigdy nie będzie szczęśliwy. A nawet jeżeli w swoim życiu nigdy nie miałbyś szczęśliwy, no to co z tego? Nawet jeżeli całe swoje życie miałbyś przeżyć w depresji, smutku, żalu, nihilizmie, nie wiem, w jakimś takim najgorszym stanie emocjonalnym, egzystencjalnym, jaki możesz sobie wyobrazić, no to co z tego? Jeżeli na samym końcu, to i tak nic z tego, bo wszyscy umrzemy, i na dobrą sprawę, co kogo obchodzi Twój własny stan emocjonalny? I wiecie, i możemy podejść do tego z takiej perspektywy, i sądzę, że wiele osób z takiej perspektywy do tego podchodzi, poza osobami, które mają większy sens, większe, głębokie poczucie zrozumienia tego, czym jest życie, albo taką większą, głębszą i solidniejszą motywację odnośnie tego, czego chcą od życia i na czym im tak naprawdę zależy. Bowiem w tym nagraniu nie będę definiował takiego szczęścia powierzchownego, e, wiecie, związanego z, z przyjemnością, luksusem, sławą, czy z materializmem, czy tylko i wyłącznie z tymi powierzchownymi rzeczami. Chcę zejść troszeczkę głębiej, abyśmy... Wszyscy razem wspólnie zastanowili się nad tym, czym jest szczęście i co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Mam przygotowany przed sobą telefon i będę się nim posiłkował, pomoże mi on tutaj ustalić pewnego rodzaju hierarchię, solidny kierunek tego nagrania. Także zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania i jak zwykle ruszamy z tematem. Zacznę od tego, że szczęście można odnaleźć tylko tu i teraz. Jego istota pochodzi z naszego bycia. To jest sedno duchowego zrozumienia. Nie ma możliwości, abyś był szczęśliwy nigdzie indziej jak tu i teraz. To jest ogromna iluzja i nam się wydaje, że szczęście będzie gdzieś w przyszłości, albo że szczęście już było w przyszłości, i bardzo często staramy się odgrzebać jakieś tam stare wspomnienia z przeszłości. No i pamiętamy gdzieś tam może te cudowne, wspaniałe momenty, ale bardzo często potem mamy taki nastrój o kurczę, to już było, to już nie wróci i to sprawia, że zaczynamy czuć depresję albo smutek, ponieważ myślimy, że szczęście już kiedyś było i teraz już więcej tego szczęścia nie będzie. Albo w drugą stronę, zaczynamy myśleć o przyszłości, projektujemy tą przyszłość i wydaje nam się, że w przyszłości będziemy szczęśliwi. Ale potem okazuje się, że albo wyidealizowaliśmy tą przyszłość, albo zderzamy się z jakimiś przeciwnościami losu i nagle Stajemy na takim um, ogromnym uboczu, konflikcie wewnętrznym, takim zderzeniu się dwóch sił, bo ten ideał, który wyprojektowaliśmy, zrównuje się z rzeczywistością, a ona jest zawsze taka, jaka jest, i zaczynamy się mieszać. To jaka jest rzeczywistość? Idealistyczna czy? Rzeczywista, jeżeli jest rzeczywista to znaczy, że jest jaka? To znaczy, że jest negatywna w przeciwieństwie do mojego ideału, który sobie wykreowałem Może teraz powinienem myśleć bardziej racjonalnie powinien być bardziej uziemiony, bardziej logicznie uporządkowany Bo wtedy będę szczęśliwy I zarówno ten sposób myślenia, jak i ten sposób myślenia Doprowadza nas zawsze do chwili obecnej I do percepcji, jaką tworzymy względem chwili obecnej Bo możliwe jest życie tylko i wyłącznie tu i teraz to jest esencja duchowego zrozumienia. Po to się medytuje, po to się reflektuje, po to się ujarzmia swoje własne ego, żeby żyć tu i teraz, żeby zapomnieć o sobie i tak zatracić się chwilę obecną, żeby wszystko po prostu samo się działo, abyśmy mieli święty spokój, żebyśmy nie brali tak życia na poważnie, tak? No bo tutaj trzeba przyznać sobie, że jesteśmy mniej ważni niż nam się wydaje, że wiecie, życie jakoś się tam dzieje, nie mamy tyle kontroli, ile chcielibyśmy mieć i po prostu żyć. Także myślę, że to jest ważny temat do refleksji, i prędzej czy później, i tak każdy zderzy się z tym aspektem naszej rzeczywistości. Punkt numer dwa: to emocjonalne nieprzywiązywanie się w imię świętego spokoju. Dosłownie, w imię świętego spokoju. Dla mnie szczęście to jest ten moment, gdy ja jestem sam ze sobą i jestem taki, jaki jestem, i to jest moje szczęście. Bez względu na to, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, czy cierpię, czy jest mi przyjemnie, ponieważ gdy uzależniam się od tych stanów, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, to potem gonię za tym, żeby mi było tylko dobrze, i unikam cierpienia, unikam rzeczy trudnych emocjonalnie, unikam wysiłku, unikam dyskomfortu i sprawiam sobie tylko przyjemność i oczekuję, wręcz, że życie będzie tylko przyjemne. I powiem Wam szczerze, że zajęło mi całkiem sporo pracy nad sobą, aby dojrzeć do tego, żeby wyjść z tego poczucia, że zawsze musi być tylko dobrze i zaakceptować, że czasami może być też trochę źle i to wcale nie oznacza, że jest gorzej. Po prostu jest to inny sposób definiowania szczęścia. Można znaleźć szczęście w tym i w tym, w sytuacjach trudnych i w sytuacjach e, fajnych. To nie znaczy, że mamy wyrzekać się szczęścia takiego, wiecie, związanego z przyjemnościami materialnymi czy cielesnymi. Mam tutaj na myśli świadomość, świadomość pełni naszego bycia, tego, że zarówno te pozytywne, jak i te negatywne strony naszego życia zawierają w sobie przejaw inteligencji i przejaw również szczęścia. I umiejętność nieprzywiązywania się do tych dualizmów w naszym życiu no, powoduje święty spokój, tworzy święty spokój. Po co, po co się robi jogę. Po co się medytuje? Właśnie po to, żeby mieć święty spokój. Po to tak samo jest uważność. Punkt numer 3. Szczęście musi się pojawić samonaturalnie i nie może być wymuszone przez pozytywne myślenie. Kontrola myśli tworzy opór i cień. To jest super zajebisty temat, który chciałem poruszyć. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, może ktoś się nie zgodzi. Ja sam osobiście uważam, że Poprzez pozytywne myślenie nie możemy stworzyć sobie szczęścia. Owszem, pozytywne myślenie jest fajne, pozytywne myślenie nas motywuje, wzmacnia, umacnia, sprawia, że patrzymy bardziej optymistycznie na przyszłość i bardziej się zachęcamy do pracy i do działania, ale prędzej czy później, myśląc pozytywnie, zdarzy się z przeciwną stroną tego myślenia, czyli z myśleniem negatywnym, czyli z Twoim ego, z ocenianiem, osądzaniem, z nienawiścią, gniewem. Z wypartymi częściami ciebie, z cieniem, z tymi momentami, gdy jesteś sam ze sobą i ukrywasz coś przed innymi ludźmi, ponieważ wstydzisz się siebie. I to kumuluje cień cień, o którym nie chcemy potem rozmawiać z innymi ludźmi cień tego, że nie jesteś idealny, nie jesteś perfekcyjny, twoje kompleksy, niedoskonałości rzeczy, które chcesz ukryć nie tylko przed innymi ludźmi, ale również przed samym sobą. I to jest, myślę, bardzo ważny temat, bo uświadomienie sobie cienia sprawia, że możemy zacząć działać pracować nad sobą. Uświadomić sobie nasze niedoskonałości. Ja jestem ogromnym zwolennikiem rozwoju osobistego. Sam nie jestem idealnym człowiekiem i uważam, że szybszą drogą do szczęścia jest po prostu praca nad sobą i uświadamianie sobie swoich słabych stron i po prostu praca nad nimi, nie wypieranie się ich. Ja nie twierdzę, że musisz myśleć negatywnie i, i, i nagle wkręcać się w jakieś pesymistyczne teorie, bo przecież nie jesteś taki doskonały i życie też nie jest takie doskonałe. Owszem, tutaj element optymizmu, czy tej takiej świadomej intencji ma znaczenie i wpływ na to, jak żyjemy, ale należy mieć świadomość tego, że szczęście powinno przyjść naturalnie samo z siebie w chwili, gdy pracujemy nad sobą i jesteśmy naprawdę spokojni, gdy jesteśmy naprawdę spójni i gdy, na, gdy naprawdę wszystko jest ok, tak? E, myślę, że to jest świetny taki wyznacznik naszego poziomu szczęścia. Czy potrafisz być na co dzień spokojny? Czy potrafisz robić rzeczy na spokojnie? Czy potrafisz znosić cierpienie w spokoju? Ja wiem, że to jest trudne. Dla mnie to jest trudne. Myślę, że dla wielu osób jest to trudne. Myślę, że nawet jak ludzie sobie kreują ideał ludzi oświeconych, czy przebudzonych, czy Bóg wie jakich, myślą, że oni są tacy, wiecie, jak Terminator w każdej sytuacji niedoruszenia. ale to jest bullshit. Każdy z nas jest człowiekiem. Jak mocno zostaniemy przyciśnięci, tak? Do podłogi, to cierpimy. Czasami zdarzy nam się zajęczeć, czasami zdarzy nam się narzekać, ale tak czy siak yy, musimy podnieść się tak i iść dalej do przodu, no bo jaki inny mamy wybór, tak naprawdę, w naszym życiu? To jest takie, wiecie, proste, logiczne myślenie, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić. Punkt numer cztery: nie można pomylić szczęścia z ideałem. Musicie to zapamiętać, musicie lub nie musicie, możecie tego chcieć albo nie chcieć. Ja myślę, że w życiu w pewnym momencie trzeba do tego dojrzeć i zaobserwować to, że szczęście i ideał to czasami są dwie różne rzeczy. Nieraz dążąc do ideału, możemy być tak bardzo pochłonięci przyszłością i perfekcjonizmem, że oddalamy od siebie szczęście. Wiecie, ja wielokrotnie krytykowałem sam siebie za to, że nie jestem idealny, nie jestem perfekcyjny, że. Rzeczy nie idą po mojej myśli, zabierając sobie swoje własne szczęście, zamiast po prostu zaakceptować to, że rzeczy nie muszą być idealne, żeby było OK, że wcale nie musi być wszystko perfekcyjne, aby było OK, i to OK też jest OK, i to OK też może dać mi szczęście, też może dać mi spokój, też da, może dać mi tą satysfakcję, której tak na dobrą sprawę mi potrzeba i więcej nie potrzebuję, tylko żeby było OK. I to jest, myślę, że fajny temat do przemyślenia, szczególnie dla ludzi młodych, którzy są bardzo mocno e, zidentyfikowani z mediami społecznościowymi i może Wam się wydawać, że Wasze życie musi być idealne, żeby było wszystko ok. Nie, nie musi tak być, naprawdę. Te tematy związane, wiecie, z ideałami social media to są tematy e, też również relatywne, bo ja nie twierdzę, że media społecznościowe są złe. Bo mają ogromną wartość. E, tutaj chodzi o naszą percepcję o to, jak odbieramy to, na co patrzymy. Punkt numer 5: to jest fajny temat do przemyślenia. Im człowiek starszy, tym bardziej docenia przeszłość. Im człowiek młodszy, tym bardziej ceni przyszłość. Myślę, że to jest warte do przemyślenia dla młodych, jak i dla starszych osób. Pamiętajcie, że ludzie młodzi nie mają tyle doświadczenia, więc oni będą naturalnie idealizować przyszłość, będą podekscytowani przyszłością i będą szukać oparcia w przyszłości, swojego szczęścia w przyszłości. A osoby, które doświadczyły już w swoim życiu całkiem sporo i mają już to takie poczucie spełnienia bo, bo może założyli rodzinę i byli już w swoim związku i mają dzieci, i dom i zwiedzili może kawałek świata, już się napracowali, to takie osoby będą raczej szukać szczęścia w przeszłości. No, wiadomo, są tutaj wyjątki od reguły. Ja tutaj chcę poruszyć tylko i wyłącznie takie tematy większe, takie bardziej. Mam tutaj nam się taki większy obraz zrozumienia nas jako ludzi. Bo myślę, że to pomoże młodszym lepiej zrozumieć starszych, a starszym lepiej zrozumieć młodszym. Bo ja wiem, że młodszym osobom ciężko jest słuchać ludzi starszych, a starszym osobom często ciężko jest ustąpić miejsca młodym, tak? I bardzo często tutaj, wiecie, występuje ten konflikt pokoleń. Szczególnie w naszych umysłach, gdy tworzymy sobie taki podział na lepszy, gorszy, tak? mniej doświadczony, bardziej doświadczony. Ale z biegiem czasu, jeżeli człowiek dojrzeje, no to zdaje sobie sprawę, że no to nie ma tak na dobrą sprawę znaczenia, bo tak samo młodsi e, mogą ogarniać niektóre tematy lepiej, jak i starsi mogą ogarniać niektóre tematy lepiej. Młodsi nadrabiają tym, że mają więcej energii, i entuzjazmu i lepiej rozumieją świat cyfrowy, komputery. Oraz internet, a starsi znowu mają więcej cierpliwości, pokory i doświadczenia. Tutaj na tym poziomie myślę, że wszyscy mogą skorzystać. Wystarczy, że będziemy mieli otwarty umysł i będziemy się uczyć od siebie. Szczególnie w tematach tego, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że starsze osoby mają więcej tego typu pokory pod tym względem, ponieważ młodsze osoby już dorastają w tej chwili w takim komforcie i wygodzie a starsze osoby jednak więcej tego typu niewygód i dyskomfortu doświadczyli, to jest takie, hmm, taka moja spekulacja, tak? bo to też można pod różnymi kątami rozpatrywać, ale warto jest mieć to na uwadze punkt numer 6, jeżeli nie jesteś szczęśliwy sam ze sobą, to druga osoba cię mało uszczęśliwi <grym> naprawdę warto jest się na tym zastanowić i przemyśleć jeżeli nie jesteś szczęśliwy sam ze sobą to druga osoba cię mało uszczęśliwi. Ja nie twierdzę, że inni ludzie nas mogą, że inni ludzie nas nie uszczęśliwią, bo inni ludzie mogą nas uszczęśliwić. Przyjaciele, znajomi, rodzina, forma wsparcia. Wy, jako widzowie, mnie bardzo uszczęśliwiacie, pisząc mi pozytywne komentarze, wspierając mnie. Um, partner, partnerka, tak. Tutaj forma wsparcia może być z każdej jednej formy dostępna, tak? Z, z każdego jednego kierunku. Ale jeżeli oczekujesz, że inni ludzie muszą cię uszczęśliwić i oczekujesz, że to jest jedyna forma budowania relacji, że to musi być, to bardzo szybko się rozczarujesz. Naprawdę to będzie bardzo szybkie rozczarowanie, bardzo brutalne rozczarowanie, bardzo brutalna prawda. I bardzo możliwe, że nabawisz się pewnego rodzaju niepokoju związanego z relacjami z ludźmi, albo nawet wręcz nabawisz się pewnego rodzaju syndromu socjopaty, tak? To znaczy, będziesz nie lubiał ludzi, będziesz ich wręcz może i nawet nienawidził. E, tutaj wiadomo, jest to troszeczkę no stopniowalne i też nie każdego musi dotykać, ale warto jest to. Mm, zaobserwować, że każdy z nas jest indywidualnym przejawem nieskończonej świadomości. Każdy z nas ma inny świat, każdy z nas jest innym człowiekiem, inaczej widzi rzeczywistość, inne ma potrzeby, problemy. Troski, sposoby radzenia sobie z rzeczywistością, choć wszyscy jesteśmy ludźmi i na pewnych fundamentach jesteśmy podobni, to również jesteśmy inni. I tutaj w kwestii dopełniania się wzajemnie, wiadomo, że niektórzy ludzie są lepsi w jednym, inni ludzie są lepsi w drugim, i to jest forma biznesu, tak? Budowanie relacji z ludźmi to jest biznes. Myślę, że to też warto jest jak najszybciej zaakceptować i zrozumieć, bo bez tego nie zafunkcjonowałoby społeczeństwo. Wymieniamy się informacjami, wymieniamy się potrzebami, usługami, dobrami, wymieniamy się emocjami, historiami na tej bazie funkcjonuje nasza psychologia i bez tego nie zbudowalibyśmy społeczeństwa, cywilizacji i tego świata, w którym żyjemy dzisiaj. I tutaj warto jest. Poobserwować siebie i naprawdę zadać sobie pytanie, co czyni mnie szczęśliwym i co daje mi szczęście w relacjach z ludźmi. Bo to jest naprawdę mega relatywne, nie każdy to rozumie, a jeżeli jesteś osobą, która ma problemy w relacjach z ludźmi, to myślę, że ten temat jest warty dla ciebie, abyś sobie to przemyślał. Naprawdę. Bo jak ty jesteś szczęśliwy sam ze sobą i inni ludzie są szczęśliwi, to fajnie się to uzupełnia. Jeżeli ty jesteś szczęśliwy i ktoś jest nieszczęśliwy, to możesz w pewnym sensie mu pomóc. Ale jeżeli druga osoba naprawdę nie chce być szczęśliwa, to jej nie uszczęśliwisz na siłę. I w drugą stronę, tak samo jest z tobą. Jeżeli ty jesteś nieszczęśliwy i ktoś chce cię uszczęśliwić, ale ty nie chcesz być szczęśliwy, to druga osoba cię nie uszczęśliwi. Zapamiętaj to. To jest temat do e, głębokich przemyśleń. Punkt numer 7. Szczęście się robi proaktywnie. Ja jestem zwolennikiem takiego przekonania, że szczęście się robi. Poza tym, że szczęście jest tu i teraz, poza tym, że esencją świadomości i przejawem boskości jest czyste szczęście, niczym nieuwarunkowane bycie, to jestem również zwolennikiem takiego przekonania, że szczęście się robi. Jeżeli jest coś w Twoim życiu, co jest nie takie, jakie chciałbyś, żeby było, to. Twoją odpowiedzialnością jest to, aby zrobić, aby coś było tak, jak ty chcesz, aby było. Tutaj mam na myśli twoją samorealizację, twój sukces, twoje zdrowie, twoje podejście do życia, twoją aktywność, wychodzenie ze strefy komfortu, poszukiwanie, działanie, e... realizację siebie. Szczęście trzeba zrobić dla siebie, naprawdę. Nie jesteś ofiarą. Szczęście ci się. Nie zdarza przypadkowo. Jeżeli tak twierdzisz, to tak będziesz miał. I owszem, tak jak powiedziałem wcześniej, szczęście jest tu i teraz. Nieraz mamy takie sytuacje w naszym życiu, które, na które sprawiają, że mamy poczucie euforii, ekscytacji, e wręcz podniecenia, tak? ale one przemijają. Jeżeli chcemy zadbać o to, żeby poziom naszego szczęścia w życiu był stabilny, musimy coś z tym zrobić. Nie bez powodu ja medytuję codziennie, przez godzinę nieprzerwanie od 3 lat. Ćwiczę na siłowni od 6 lat. Eee, I naprawdę nie miałem praktycznie żadnych przerw. Zarówno w medytacji, jak i w siłowni. Na siłowni miałem przerwy może. Nie wiem, z 2-3 tygodnie. W sumie miesiąc, jeżeli licząc jakieś wakacje i tak uprawiałem sport, ćwicząc masą ciała. Podobnie z medytacją, tylko i wyłącznie, gdy podróżowałem, miałem jakieś przerwy, ale tak to. Praktycznie non-stop. Eee, I tak samo ze wszystkimi rzeczami, które lubię robić. Naprawdę. Po prostu szczęście się robi. Punkt numer 8. Istnieją różne rodzaje szczęścia. I tutaj, w tym punkcie, wypowiem się na temat rodzajów szczęścia ale tego materialnego. Są to. Przyjemności związane z naszą cielesnością, tak? czyli takie szczęście cielesne. I tutaj mam na myśli zdrowie. Gdy jesteśmy zdrowi, silni i pewni siebie, no nie ma bata, będziesz szczęśliwszy. Ja gdy dbam o siebie, gdy zdrowo się odżywiam, gdy uprawiam sport, ćwiczę jogę, naprawdę jestem szczęśliwy tylko po prostu będąc. Gdy przestaję dbać o siebie i olewam te tematy... To również jestem szczęśliwy na tym poziomie duchowym, ale nie tak, jak mógłbym być szczęśliwy, gdybym lepiej zadbał o siebie. To samo tyczy się witalności, to samo tyczy się świeżości, takiej świeżości wpatrzenia na coś. To dlatego ćwiczy się uważność, tak? To samo jeżeli chodzi o intelektualne zrozumienie, żeby mieć taką świeżość, inspirację, trzeba ciągle się uczyć. To samo jeżeli chodzi o przyjemność taką zmysłową, tak, eee, związaną przykładowo z seksem czy z dobrym jedzeniem. Jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o technologię, no, nie powiem, super szczęście mi daje to, że używam w tej chwili tego aparatu, który używam i mogę nagrywać filmy w takiej jakości. Technologia, że mam komputer, mam dostęp do internetu, mogę nagrać to wideo, mogę przekazać wam tą wartość. Komfort, tak? Super sprawa. Mam łóżko, dom, mogę gdzieś pojechać autem, samochodem, tramwajem, nieważne, ważne, że mogę. Kwestia szacunku, tak jak ludzie mnie szanują, jak ja szanuję innych, to też daje ogromne szczęście. Gdy wykonujesz pracę, za którą ludzie cię szanują. Pasja, gdy możesz oddać czemuś całego siebie, poświęcić się całkowicie, zapomnieć o sobie, zatracić się emocjonalnie, dać swoje własne serce w to, co robisz. Inspiracja i uniesienie, gdy naprawdę masz przypływ twórczego geniuszu, jesteś super kreatywny, jesteś w stanie flow i robisz to, co kochasz. To samo tyczy się uwaga. To, na co kierujesz swoją uwagę, tego w życiu masz więcej. Więc w pewien sposób kumulujemy nasze szczęście poprzez to, na co zwracamy uwagę. Miłość bliskich, tak? gdy mamy ludzi wokół nas, którzy są wspaniali, cudowni i nas kochają. Rodzina, przyjaciele. To samo tyczy się posiadania. I to, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, to jest to, że to jest jakiś rodzaj szczęścia. Tak jak powiedziałem wcześniej, związany z. Naszą materią, z naszą cielesnością, z naszą formą. I to, co charakteryzuje te rodzaje szczęścia, to jest to, że one nie są trwałe, one przemijają. Czasami mamy dużo pieniędzy, czasami mamy mało, czasami jesteśmy zdrowi, czasami nasze zdrowie podupada. Za 100 lat wątpię, że ktokolwiek z nas będzie żył. Ludzie, nasi bliscy, czasami nas kochają, czasami mają swoje humorki, e, czasami pojawiają się konflikty w naszym życiu. Ale mimo wszystko, i tak zawsze nas kochają. Tak zawsze się kochamy. Tak jakoś jest, że i tak ludzie zawsze się trzymali w kupie. Więc jeżeli ten trend będzie się utrzymywał przez najbliższe e, lata, to jako gatunek mamy szansę, że przetrwamy. E, to samo tyczy się innych rzeczy. I te rzeczy są super, są wspaniałe, ale nie są permanentne, nie są stałe. I to nie są rzeczy, które dają nam stałe szczęście i na których zawsze możemy polegać. Dlatego właśnie. Wchodzi się na ścieżkę duchową, medytacji czy to uważności, czy to bycia tu i teraz, żeby uzupełnić to szczęście materialne naszym szczęściem duchowym. I ja nie jestem zwolennikiem przekonania, że e, pieniądze nie dają szczęścia, że zdrowie nie jest ważne, że wszystko to iluzja, e, czy komfort nie ma znaczenia, czy technologia jest dla nas zła, bo ja uważam, że te rzeczy są dobre. W odpowiednim kontekście, w odpowiednich ilościach, w odpowiednich rękach. Są te rzeczy dobre. Pytanie, w jaki sposób je wykorzystujemy i czy potrafimy się nimi zadowolić, uzupełniając je poprzez te szczęście duchowe. Kolejny punkt, numer 9. Pieniądze szczęścia nie dają, ale tym, którzy już je mają, to jest temat, który chciałem poruszyć. Jeżeli twierdzisz przykładowo, że pieniądze szczęścia nie dają, to bardzo możliwe, że pewnego dnia możesz się obudzić w, z takim poczuciem, że nie masz pieniędzy i jesteś nieszczęśliwy. Wiem, że to jest mega przykre i różnie można to interpretować, jednak uważam, że jakiś pewien zasób pieniędzy w tym społeczeństwie się przydaje i zaspokojenie potrzeb materialnych daje szczęście, choćby nawet po to, żeby nie musieć o tych potrzebach materialnych później myśleć i żeby mieć po prostu święty spokój. Bóg numer 10: Istnieje szczęście duchowo-bezwarunkowe zbycia, bycia, nieprzywiązywania się, odpuszczania wszystkiego oraz wdzięczności. To jest to szczęście, jak mówiłem wcześniej, duchowe. Szczęście, w którym jesteśmy wdzięczni za to, co jest. Szczęście, gdy odpuszczamy, gdy wybaczamy innym ludziom, gdy nie trzymamy w sobie urazy, gdy cieszymy się z małych rzeczy. To jest to szczęście duchowe, które możemy w sobie pielęgnować. Punkt numer 11. Rutyna i robienie tego samego daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ja wiem, że warto jest wychodzić z własnej strefy komfortu, jest to taki ruch prorozwojowy, albo, ale bardzo często też poczucie szczęścia daje nam taka rutyna, stabilna rutyna. Jeżeli w swoim życiu. Pielęgnujesz chaos i masz w swoim życiu chaos, to bardzo możliwe, że nie potrafisz się zdyscyplinować, nie potrafisz niczego konkretnego osiągnąć ani zadbać o siebie. I wtedy poczucie szczęścia może dać ci rutyna, może dać ci dyscyplina i poczucie po prostu takiej równowagi i uziemienia. Dzielenie się z innymi również daje szczęście, to jest mega super temat. Dzielenie się z innymi ludźmi, dzielenie się pieniędzmi, wiedzą, historiami, przekonaniami, pasją. Dzielenie, choćby nawet z ciepłego słowa, czymkolwiek możesz się podzielić z drugim człowiekiem, to daje szczęście. Szczęście, które jest dzielone, naprawdę liczy się podwójnie. To nie znaczy, że tylko takie szczęście się liczy. No, wiadomo, że są niektóre rzeczy, które tylko nas uszczęśliwiają, a innych ludzi nie. I narazy, należy też to zaakceptować, ale warto jest mieć na uwadze to, że szczęście, z którym jesteśmy w stanie się podzielić, no, ma większą intensywność i moc. Punkt numer 13. Najlepsze szczęście to to bezosobowe i bezinteresowne. To jest najlepsza forma szczęścia. Gdy nawet nie myślisz o tym, że musisz być szczęśliwy, gdy szczęście ci się przydarza, jest spontaniczne, jest naturalne i nie ma w tym udziału twojego ego. I może tak powiedzieć, Damian, kurczę, ale to jest sprzeczne z tym, co mówiłeś wcześniej, że szczęście się robi. Owszem, szczęście się robi, ale w pewnym momencie, gdy już się narobisz i napracujesz na to szczęście i odpuścisz. I przyjdzie do ciebie taka fala duchowego umocnienia, która nie będzie tylko i wyłącznie spowodowana przez ciebie i przez twoją kontrolę, wtedy będziesz mógł odpuścić, nie przywiązywać się do tego wszystkiego i po prostu być. I to jest coś, co przychodzi z czasem pielęgnowanie duchowości i to bardzo mocno umacnia to takie materialne szczęście, jakie budujemy w sobie na co dzień poprzez dbanie o siebie, tak? Poprzez materialne szczęście, ja mam na myśli tutaj odbanie o siebie. I to jest głównie moja definicja takiego materialnego szczęścia. Punkt numer 14. Wtedy, gdy znika twoje ego, gdy czujesz, że jesteś kimś więcej. To jest również genialny temat, jeżeli chodzi o szczęście, gdy e, możesz się spełniać, gdy możesz się realizować, gdy tworzysz. Tak twórczość wyzwala dużo energii, kreatywność, e, gdy możesz robić to, co kochasz, padają ci jakieś nowe pomysły, czujesz się wręcz jakbyś był Bóg, jakbyś był połączony z Bogiem, jakbyś był twórcą tego wszystkiego i uczestnikiem życia. I wtedy rozszerzają się twoje granice, i masz takie poczucie jedności i wdzięczności za to, co robisz, poczucie geniuszu to jest niesamowite uczucie. Punkt numer 15. Rzeczy, które dostajemy za darmo, nas mało uszczęśliwiają. I to jest bardzo też ciekawy temat, ponieważ gdy dostajemy coś za darmo i nie wsadzimy pracy i wysiłków w to, aby, aby coś dostać, to bardzo często tego nie doceniamy i zapominamy o tym. Zapominamy o tym, aby być wdzięczni za to, co takiego robią dla nas. Bliskie nam osoby. Zapominamy o tym, co już dostaliśmy, co mamy. I to jest to, dlaczego często ludzie czują się tacy dumni z siebie, gdy osiągną coś wielkiego, bo wsadzą w coś dużo wysiłku, a gdy coś dostaną, to po prostu a, cieszą się przez chwilę, a potem to pozostawiają. Tutaj, wiadomo, są wyjątki od tej reguły. Nie twierdzę, że każdy musi być taki sam. Ja twierdzę, że jest tylko taka tendencja w nas, jako ludziach. I warto mieć to na uwadze, że. Że po prostu warto jest doceniać to, co się ma i co, co się dostaje od innych ludzi za darmo, czy nawet małym wysiłkiem, małym kosztem, bo nieraz można to stracić albo tego nie dostać, i wtedy po prostu no, musimy sami nad czymś pracować. Tak, i to też ma jakąś tam wartość, czegoś nas uczy, ale tutaj pod kątem wdzięczności warto jest po prostu doceniać to, co dostajemy za darmo od losu. I to jest taki. Insight ostatni, z którym chciałem się z Wami podzielić, eee, najlepsze filmy, które nagrałem w swoim własnym życiu, to są filmy, w których całkowicie byłem emocjonalnie spójny i wyraziłem w pełni siebie bez względu na oczekiwania, na okoliczności, eee, tak o bez udziału mojego ego, bez moich oczekiwań. Powiedziałem tutaj coś cudownego. Ale się nie nagrało, ponieważ skończył się czas nagrywania na kamerze. Ale to nie ma znaczenia, bo to nadal tutaj jest i nikogo nie opuściło. To szczęście, o którym mówiłem wcześniej. <grytanie> Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że tu jesteście, za to, że poświęciliście swój czas na to, żeby obejrzeć to nagranie. Dziękuję Wam za Wasze wartościowe komentarze, za. To wasze wsparcie i współudział w tworzeniu projektu to jest to szczęście, z którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić i życzę wam wszystkim serdecznie, abyście również czuli je na co dzień bez względu na okoliczności, bez względu na to, co działo by się w waszym życiu, abyście pamiętali o tym, że esencją życia jest szczęście, jest szczęśliwość jest bezwarunkowa miłość, jest świadomość. Ja wiem, że nieraz ciężko jest to dostrzec, gdy mamy różne trudne sytuacje, różne trudne momenty, gdy e, czujemy się podkopani przez nasze bóle, traumy, braki, zobowiązania, presje, gdy czujemy się tacy słabi, gdy zapominamy o naszej wewnętrznej sile, gdy upadamy. Gdy włącza się nasze ego, które nas samo sabotuje, które w zasadzie nie jest całością, bo wiecie, ego to jest nasza osobowość, ale ego jest tylko i wyłącznie narzędziem w rękach Boga. Ego jest tak jak moja prawa ręka. Moja ręka nie jest mną całym, jest częścią mnie, ale nie jest mną całym, tak. Tu jest głowa, to są oczy. Moja ręka nie jest całym mną, moja ręka jest tylko moją częścią. Tak samo jest z naszym ego. Pamiętajcie o tym, aby pielęgnować w życiu szczęście. Możecie to zrobić poprzez bycie, duchowość, medytację, modlitwę, intencje. To, co dla Was działa najbardziej. Czy jest tyle praktyk duchowych do wyboru? Każda działa. Od razu Wam. Wszystkie praktyki duchowe działają pod warunkiem, że w nie wierzysz, że je robisz, że je sto stosujesz. Jesteś spójny w tym, co robisz. I świadomie wybierasz szczęście, świadomie wybierasz miłość, świadomość, to co jest. I bardzo często trzeba sobie to przypominać. I bardzo często będziesz to sobie przypominał w swoim życiu. Jak nie do końca życia. Ja osobiście ciągle sobie to przypominam. Jak nie sam sobie to przypominam, to inni ludzie mi o tym przypominają. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie to zrobić poprzez PayPal, za zakup kursu Pewności Siebie albo kursu Koncentracji. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia, zapraszam na konsultacje. Już teraz dziękuję wszystkim Wam za wsparcie, za pomoc i za Waszą obecność. Czy macie ściepło? Dajcie dla mnie łapę w górę. Napiszcie komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. I widzimy się w kolejnym nagraniu miłego Elo, wujska.